Wizja transeuropejskiej sieci transportowej to doskonała okazja do położenia większego nacisku na rozwój infrastruktury multimodalnej. Realizacja tego celu wymaga nie tylko ukończenia rozpoczętych już inwestycji, ale także wsparcia dla projektów, które niezasłużenie miały do tej pory niższy priorytet. Jestem przekonany, że węzeł transportowy Bydgoszcz, który jest dzisiaj częścią sieci uzupełniającej, spełnia wszystkie warunki, aby w ramach planowanej rewizji TENT stać się ważnym elementem sieci bazowej. Istniejące i budowane w pobliżu Bydgoszczy szlaki kolejowe, drogowe oraz lotnisko uzupełni terminal intermodalny w Emilianowie. Mam nadzieję, że komisja dostrzega wynikające z tego możliwości. O wyborze konkretnej technologii powinna decydować efektywność i opłacalność, a nie ideologia. Dotyczy to także wodoru, który jest ogromną nadzieją na stworzenie systemu niskoemisyjnego transportu towarowego i pasażerskiego. Powinniśmy obniżać koszty produkcji tego paliwa, uniezależnić się od dostaw spoza Europy i pozyskiwać wodór ze wszystkich możliwych źródeł, także z paliw kopalnych. Cieszę się, że województwo kujawsko-pomorskie będzie odgrywać ważną rolę w tym procesie. W 2022 roku produkcja paliwa wodorowego rozpocznie się we Włocławku. Kawerny solne w Mogilnie mogą być wykorzystywane do magazynowania tego pierwiastka, a we wrześniu PESA z Bydgoszczy przedstawi prototyp nowoczesnej lokomotywy wodorowej. To nie tylko ważny wkład mojego regionu w transformację energetyczną Polski, ale także szansa na nowe inwestycje i nowe miejsca pracy. To oczywiście historyczny moment, dlatego że to jest bardzo innowacyjny pojazd. No, jesteśmy, że tak powiem, na końcu całego łańcucha, czyli mamy pojazd napędzany wodorem. No jeszcze trzeba się nauczyć pozyskiwać wodór w sposób tani i bezpieczny. Rozwiązania oparte na zaawansowanych algorytmach i wykorzystujące możliwości sztucznej inteligencji będą odgrywać kluczową rolę w procesie modernizacji europejskiego systemu transportowego. Dotyczy to nie tylko automatyzacji transportu, ale także tworzenia inteligentnych systemów zarządzania ruchem w miastach oraz rozwiązań poprawiających bezpieczeństwo pojazdów i kierowców. Na te kwestie musimy położyć szczególny nacisk w pracach nad rozporządzeniem w sprawie sztucznej inteligencji. Żeby tworzyć innowacyjne produkty i usługi w sektorach transportu i turystyki, europejskie przedsiębiorstwa potrzebują ogromnych zasobów danych cyfrowych. Powinniśmy stworzyć system zachęt dla państw członkowskich do swobodnego i bezpłatnego udostępniania danych publicznych, w tym danych wchodzących w zakres infrastruktury informacji przestrzennej, takich jak dane geodezyjne i kartograficzne. Tylko w ten sposób nasz potencjał w dziedzinie sztucznej inteligencji przyniesie realne korzyści gospodarcze.